Siema, witam was. W odcinku pierwszym z WebUpa i tak naprawdę serii, jeśli chodzi o WebUp, będzie WebUp, no i ogólnie FIFA, będzie to połączenie zarabiania z grą ze wszystkim. Jak widzicie, po pierwszych 7 godzinach na rynku byłem 59, jeśli chodzi o zysk na świecie. Jest to spowodowane może po części trafami, ale nie do końca, ponieważ najdroższego swojego trafu, uwaga, nie sprzedałem i go trzymam. Ze względu na to, że idą podcinki, nikt nie ma monet net, żeby to kupić. Druga sprawa, ze względu na flipy. Flipowałem dość sporo, zrobiłem wszystkie SBC i te rozwiązania SBC również będziecie mieli w odcinku, ponieważ Foodbin coś szwankuje. Druga sprawa, w tym momencie rano wstałem, jestem 96. Jeśli chodzi o mój skład, zobaczycie go w kolejnym odcinku, ponieważ poczyniłem inwestycje związane właśnie z tym po prostu zyskiem na rynku i dalej cały czas sobie handluję, więc w kolejnym odcinku, może jutro, może pojutrze zobaczycie mój skład, postaram się, żeby to było jutro. Tak więc zaczynamy. No i tak się zaczynał WebUp, powitali mnie z powrotem, wybrałem, tak jak mówiłem wcześniej, Argentynę, dostałem troszkę zawodników, miałem wybrać sobie na wypożyczenie, wybrałem Roberta Lewandowskiego. Stroje i te sprawy mało istotne, ponieważ wiedziałem, że muszę się nastawić tak naprawdę na licytację, na podbijanie i na swoje szczęście w paczkach. Czy miałem szczęście w paczkach? Dostałem z 4 powitalne, no i szczęście w nich możecie zobaczyć, żaden chyba świecący złoty mi się nie trafił, natomiast tak naprawdę to jest norma i w tej edycji nie mogę narzekać na szczęście, co zobaczycie za chwilę. Możliwe, że troszkę ekran nie chodzi jakoś typowo płynnie, niemniej jednak jest to spowodowane dość dużym przyspieszeniem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po renderze, mniejsza. Oczywiście player picki za te początkowe najłatwiejsze SBC to również coś daje, to są zawodnicy niewymienni, więc wybierałem, nawet sprawdzałem sobie, wybierałem mniej więcej pod temat, czy się opłaca, sprawdzałem, ilu jest Argentyńczyków z włoskiej, bo nie byłem pewien, prosta sprawa. No i zaczynamy SBC, pierwsze SBC, możecie sobie zatrzymywać, sprawdzać mniej więcej, które to były. Po prostu paczki dość fajne, trzeba zrobić wszystkie hybrydy i wtedy jest szansa tak naprawdę coś dobrego dostać. W tym momencie myślę, że już nie będzie wam przycinał ekranu i Griezmann, czyli traf tego odcinka. Nie sprzedaję go, trzymam. Tak naprawdę ludzie nie mają mocy nabywczej, żeby go nawet kupić, jeśli chciałbym sprzedać. I tyle. Kolejne SBC już będziecie mieli w normalniejszej prędkości. Wszystko widzicie mniej więcej, co trafiałem. Tutaj jest syf, natomiast każda karta na początku jest coś warta, jak to się mówi. Więc naprawdę warto sprzedać każdą kartę i do tego w ten sposób musicie podejść. Jimenez, również karta nie jakoś bardzo dużo droga, nawet Nzonzi nie wiem, czy nie był w podobnej cenie. No i to wszystko po prostu cały czas leciało na listę transferową. Leno, Matip, też bez szału. Kontrakty, kondycje, wszystko zatrzymywałem. Nie wyprzedawałem się, tak samo nie quicksellowałem brązowych, co według mnie jest bez sensu. W tej paczce Oyarzabal, Vasquez w miarę coś wart. Po prostu powolutku otwierałem SBC i to wy też powinniście robić wczoraj. Mam nadzieję, że robiliście, bo tak was nakierowywały poradniki. I dzięki temu Higuain, który nie chce zejść 9300 i dignie 9300 widełki i nie chce zejść. Mniej więcej o to tutaj chodziło. Dlatego nakierowywałem was, żebyście robili te SBC, że to właśnie jest podstawą, jeśli chodzi o przyszły zarobek. Kolejny odcinek, tak jak mówiłem, może ukaże się jutro czy coś. Chciałem to wrzucić, żeby pokazać pierwsze, co trafiłem, po drugie, jak wygląda sytuacja na rynku. W tym momencie cały czas flipuję, kart nie pokażę, natomiast są to i srebrne, i złote, kombinuję jak koń pod górę i akces jeszcze nie wystartował, więc ceny są dość wysokie. Ostatnia paczka w tym odcinku i widzimy się w kolejnym. Tu Casillas i Otamendi. Siema.